Do końca czerwca powinny się zakończyć prace przy budowie ronda oraz dojazdu do strefy aktywności gospodarczej w Starym Sączu. To bardzo ważna inwestycja, która, jak mówi burmistrz Jacek Lelek, otwiera nowe możliwości inwestycyjne. To rzeczywiście bardzo ważny element, taki ważny, prawda, wełzy, bo z jednej strony jest to rondo, ale jak wokół tego ronda powstały dwie bardzo ważne drogi. Jedna droga to prowadząca właśnie ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to główna droga ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, oświetlona, zresztą tak samo jak i rondo, pod spodem jest wyposażona w wszelkie media, czyli tam jest woda, kanał, również miejsce na prąd. Oprócz dojazdu do strefy, z drugiej strony będzie możliwość dojazdu do nowych obiektów produkcyjno-usługowych. Na inwestycje otwierają się działki po południowej stronie starosądeckich stawów. Droga, która daje dostęp do działek po południowej stronie stawu. One są przeznaczone na takie właśnie działalność rekreacyjno-wypoczynkową, więc mogą tam powstawać czy do jakieś domki letniskowe, czy jakieś ośrodki, czy jakieś jeszcze inne sprawy związane na przykład z restauracje, czy tego typu zajazdy. No i oprócz tego jeszcze jest dojazd w taką strefę tutaj bliżej torów kolejowych, gdzie też otworzył się, prawda, dojazd, gdzie z kolei jest takie przeznaczenie jeszcze przemysłowe, usługowe. Rondo w przyszłości będzie także stanowiło łącznik z tak zwaną węgierską BIS. My tym rondem jakby wykonujemy tą swoją część węgierskiej BIS, czyli tą część starosądecką. Jest tam wyjazd w stronę miasta Nowego Sącza i wierzę, że kiedyś ta droga będzie poprowadzona dalej, połączy się zgodnie z planami zagospodarowania, również w Nowym Sączu połączy się z nowym mostem na Popradzie i potem ta droga połączy się z tą drogą, która w tej chwili województwo małopolskie projektuje tam wspólnie z miastem Nowym Sączem, z Podegrodziem i z Chełmcem, czyli z tą drogą do mostu południowego. A koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych, 85% stanowi unijna dotacja.